Witajcie. Dzisiaj chciałbym rozpocząć krótką serię filmów o moich zbiornikach przed zmianami, które je czekają. Jakie to będą zmiany? A różne, różniaste. Pojawią się zamki, wraki statków, samolotów i oczywiście wrak garbusa. W tym miejscu chciałem zaznaczyć, że nie obrażam osób niepełnosprawnych, a tylko podaję potoczną nazwę samochodu marki Volkswagen. Tu też chciałem zaznaczyć, że nie jestem związany żadną umową z firmą Volkswagen i za podawanie nazwy Volkswagen nie otrzymuję 100 zł od jednego podania. Volkswagen. Dobra, koniec żartów. Widzicie właśnie moje 60-litrowe najbrzydsze akwarium. Zapewne wielu dociekliwym, analizującym każdą klatkę w filmie i patrzącym na ekran przez szkło powiększające wymontowane z teleskopu Hubble'a rzuca mu się w oko glony. Tak, posiadam tu glony. Część wyhodowałem z premedytacją, a część dostała się tu podstępem. Mógłbym je zlikwidować. Trzask, prazgi po wszystkim, jak mawiał dziadek Poszyprzyński. Kurczę, kto to jeszcze pamięta. Więc mógłbym je zlikwidować, ale no właśnie, jest pewne ale. Ale musiałbym tu zmniejszyć oświetlenie, którego jest 40 W na to 60 litrów. W sumie to akwarium przystosowane jest do przypalenia aż 80 W, ale po różnych eksperymentach stwierdziłem, że nie warto marnować prądu, a i przy 40 glon się czasem pojawia. No właśnie, musiałbym zmniejszyć ilość oświetlenia, zmienić badziewny filtr na coś poważniejszego, bo ten tutaj tylko wodę miesza i nic więcej nie robi. Musiałbym też zmienić podłoże z piasku na żwir. Nie chcę tu stawiać tezy, że żwir jest cacy, a piasek jest B. Po prostu przy tym świetle i takiej filtracji piasek to nie jest dobry pomysł. Ale cóż, być może w ramach zmian i to się zmieni. Żwir jest jednak znacznie lepszym medium, które utrzymuje bakterie nitryfikacyjne niż piasek. Gdyby pracował tu filtr kubełkowy ze złożem biologicznym, tym piaskiem bym się wtedy specjalnie nie przejmował. W tej sytuacji piasek jest w cudzysłowie jedną z przyczyn glonów. Więc glony sobie tutaj żyją w ograniczonej formie. Większość to pozostałości hodowanego tu glonu ozdobnego, czyli kladofory glomeraty. Jest to jedna z odmian kladofory, czyli gałęzatki znanej z produkcji charakterystycznych kulistych kształtów. Otóż glomerata nie tworzyła kul, a piękne, puchate poduchy. Niestety, zauważyłem, że nie da się jej ograniczyć tylko do miejsca, gdzie ją uprawiałem, czyli kawałków lignitu. Bydle postanowiło się rozplenić po akwarium i miałem je na łodygach roślin, na podłożu, na liściach, filtrze i w narożnikach akwarium. Te w narożnikach są wyjątkowo upierdliwe i pokazałem je w filmie. Jeśli jeszcze ich nie widzieliście, to zaraz zobaczycie. To naprawdę piękny glon. Niestety inne glony lubiły się w niego wczepiać i ciężko było zapanować nad jego czystością, więc wywaliłem go w całości. Niefortunnie zawsze jakiś kawałek zostanie i kladofora pojawia się w różnych miejscach akwarium aż do dzisiaj. Jest też trochę nitek, które uwielbiają pojawiać się w miejscach przepływu wody. Tak jak powiedziałem, mógłbym je zlikwidować wszystkie w całości, ale to akwarium zawsze miało być testowe, dlatego jest tu sporo gatunków roślin, które z pewnością dla wielu nie są żadnym rarytasem, ale ja je sobie tutaj testuję co do warunków. Z pewnością wiele by bardzo odchorowało zmniejszenie oświetlenia, więc nie chcę tego robić. Oczywiście wiele by dało sobie radę. Powiecie, przecież możesz posadzić je w innych akwariach. No i tu niestety się mylicie. Moje flagowe 240 litrów, które oferuje podobne oświetlenie, jest już tak pełne, że nawet mchu się tam nie włożyć się tam nie da. A co dopiero roślinę łodygową, czy coś, co próbuje udawać trawnik. A reszta akwariów, niestety, jeśli chodzi o oświetlenie, jest dość uboga. Na wiele gatunków super wystarcza, dla niektórych będzie jednak znacznie za mało. Więc akwarium sobie trwa, rośliny rosną, glon również. Kiedy rośliny się przyjmują i widzę, że rosną, odcinam czubki i po kąpieli w wodzie utlenionej wędrują do innych zbiorników, gdzie żyją sobie już bez glonów. Część roślin po prostu sobie rośnie i nie służy dalszemu rozmnażaniu. Testuję tu nie tylko warunki świetlne, ale także wpływ piasku na ukorzenianie się roślin. Zauważyłem, że nie wszystkie rośliny go kochają. Są gatunki, które wręcz go nienawidzą, a są takie, które uwielbiają wręcz takie podłoże.
Z roślin mam tutaj Hymiantusa, Lobelia cardinalis, Hydrocotyle tripartita japan, Amanie bonsai, Limnophilia aquaticae, co tam jeszcze jest? Nymfa amicranta, czerwony lotos, Bacopa monieri, Alternatera reineki, Hygrophila pinnatifida, Pogostemon erectus, Pogostemon helferi, Nessa crassicaulis, Ludwigia brevipes i Barclaya longifolia. Jeśli czegoś zapomniałem podać, to przepraszam. Volkswagen. Sorry, ale ta stuwa była mi potrzebna. Co do zwierzątek, to same gupiki, kilka krewetek, pewnie się trafi i ślimaki wszelkiej maści. Były tu ampularie, ale najwyraźniej mam za wysoką temperaturę w zbiornikach i stąd ich krótki żywot. Tak więc wygląda moje najstarsze i najbrzydsze akwarium przed zmianami, jakie mają nastąpić. Z góry zapraszam na kolejną część z kolejnego zbiornika, czyli jednego ze 120-litrowych baniaczków. I na koniec tradycyjnie się pożegnam. Volkswagen. A nie, nie, nie. Miało być dobranoc. To dobranoc. Opel.